Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak rozpalać od góry w zwykłym kopciuchu w piecu górnego spalania. Specjalnie przygotowałem wygaszony piec i zobaczymy, ile mi to zajmie. A więc tak, na początku musimy sprawdzić, jak wygląda piec w środku. Mam nadzieję, że jest to widoczne. Jak tutaj widać, jest wszystko czysto. Proszę popatrzeć, jak to jest wszystko ładnie, pięknie wypalone, kiedy palimy od góry. I sprawa wygląda w ten sposób, że najpierw sobie ten piec przygotuję. Ja osobiście zamiatam sobie miotełką, aby się jak najmniej pobrudzić przy tej czynności. Jak widzicie, piec jest suchy, nie ma żadnego smolenia. Czyli po prostu wszystko ładnie, pięknie jest wypalone. Piec ten, który tutaj teraz widzicie, jest to piec, który dostałem kiedyś od osoby, która stwierdziła, że piec jest za mały. Za często musi do niego przychodzić, dokładać i postanowiła kupić sobie większy piec, a ten dostałem w spadku. Piec jest wyprodukowany w roku 2003. Moc tego pieca to jest 9 kW. I taki piec właśnie okazał się za mały dla poprzedniego właściciela i ja stałem się jego użytkownikiem. Piec ten przyciągnąłem tutaj po to, aby sprawdzić, jak działa moja instalacja, jak działa moja kotłownia, gdyż zamierzałem kupić inny piec, no ale darowanemu koniowi się w zęby nie patrzy, więc postanowiłem sobie ten piec. Tutaj akurat widać, że drzwiczki są wypalone, więc ja postanowiłem, skoro ten piec już tak miał parę lat, myślałem, że długo nie pociągnie, więc tymczasowo wziąłem sobie, kupiłem cegłę z szamotki i tutaj wypełniam to. I tak już to trwa czwarty rok. Dobrze, teraz wyczyścimy piec. Dotychczas paliłem groszkiem zwykłym. Od 2 lat, z racji tego, że groszku, który używałem, nie można kupić, kupiłem węgiel klasy orzech i palę tym orzechem. Jeżeli chodzi o groszek, lepiej to wyglądało, ładniej się palił. Dobrze. Tutaj widać, jest bardzo dużo niedopałków, ale ja i tak to odzyskam, bo co jakiś czas przesieram sobie wyciągnięty popiół. Dobrze. Jeszcze tutaj parę razy przemieszamy. O! I piec już jest przygotowany do tego, żeby napełnić go nowym paliwem. Tak, teraz z powrotem wkładam szamotkę. Niestety, ale szamotka pęka, także nie ma sensu kupować nowej. Po prostu nauczyłem się, jak to składać. O, zamykam. I piec jest przygotowany do tego, żeby wyładować go porcją paliwa. Tak, teraz załadujemy sobie piec. Wykładam sobie równo, żeby było. O. Piec już jest wypełniony paliwem i teraz od góry należy to zapalić. Najlepiej kłaść
suche sosnowe drewno. Też przez jakiś czas używałem ścinek z jabłonek, z drzew, które przycinaliśmy na jesień, czy też na wiosnę, to zależało. I tymi suchymi gałązkami wypełniałem piec i zapalałem go od góry. Teraz, z racji tego, że patrzę, żeby jak najmniej robić, w zeszłym sezonie postanowiłem, pod koniec sezonu już, spróbować, jakby to było rozpalać peletem. I kupiłem sobie worek peletu, który do dzisiaj mam. Bo tak jak mówię, był to koniec sezonu. Więc taką szufelkę peletu sypię sobie na górę. I to wystarczyłoby, ale dzisiaj, żeby to ładnie wyglądało, dorzucę jeszcze. O. I tak piec jest przygotowany do tego, aby go rozpalić. I teraz co? Znowu poszedłem na łatwiznę, żeby się nie męczyć z tym wszystkim. Kupiłem sobie taki oto palnik gazowy i za pomocą tego palnika rozpalam w piecu. Proszę, przykładam sobie do peletu i zaczynam rozpalać piec od góry. Tutaj możecie zauważyć pewną taką doróbkę. Jest to rura calowa przyspawana, przez którą dostaje się powietrze do miejsca, w którym teraz rozpalam. I jest to tak zwane dopalanie, czyli dodanie tlenu na górę paleniska, aby właśnie jak najmniej tych gazów niespalonych, które są stratą, jeżeli się nie spalą, wychodziło na zewnątrz. Więc zrobiłem coś takiego. Dzięki temu też piec nie wybucha, kiedy przygasa, czy też kiedy zostaje mu zamknięty dopływ powietrza, nie wybucha. I to w zasadzie już wystarczy, jeżeli chodzi o rozpalenie pieca. Tyle było pracy, którą do tego włożyłem. Zakręcam, zamykam piec, otwieram powietrze na maksa. Ot i cała filozofia, jeżeli chodzi o palenie od góry. Przy paleniu od góry bardzo ważne jest to, aby piec był szczelny. Ten akurat piec, niestety jego wykonanie było bardzo, bardzo kiepskie. I po 2 tygodniach próby palenia od góry i kombinowania, dlaczego po prostu mi to nie wychodzi, gdyż piec rozpalał się do niebotycznych temperatur, rozebrałem go cały. I zauważyłem, że na dole bardzo dużo było szpar, którymi mi wchodziło lewe powietrze, rozpalając palenisko. Dopiero po uszczelnieniu wszystkich tych nieszczelności, w momencie kiedy zamknąłem tą klapkę na dole, piec zaczął gasnąć. I właśnie o to chodzi, że w momencie kiedy piec osiągnie swoją temperaturę, powinien zostać zamknięty dopływ powietrza i w tym momencie piec zwalnia, tak? Jego temperatura, znaczy piec się nie rozpala dalej, tak? Czyli zachowuje temperaturę. Oczywiście przy piecach węglowych jest duża bezwładność, dlatego bardzo ważne jest, żeby zastosować tutaj sterowanie za pomocą sterownika, który widać u góry, który po prostu analizuje cały czas proces spalania i dobiera sobie odpowiednie wartości, jeżeli chodzi o otwarcie tej klapki. W moim przypadku trwało to, tak jak mówiłem, 2 tygodnie, kiedy siedziałem w piwnicy i regulowałem to wszystko, ustawiałem, żeby dojść do tych optymalnych warunków. Na dzień dzisiejszy, po przeszkoleniu, takim jak teraz tutaj pokazuję, każdy może w tym piecu palić. Co jest jeszcze istotne? Istotne jest, że jak się już to rozpali, tutaj widać po prostu, że to się wszystko ładnie, pięknie rozpala bez mojego udziału, tak? Praktycznie nie trzeba otwierać tego pieca. Tylko później należy wziąć, uruchomić właśnie programator. Uruchomić programator, aby zaczęło się tutaj wszystko analizować i przymknąć później powietrze, bo nie będzie potrzeby już takiej, żeby się właśnie od góry tyle tego powietrza dostawało. I to wszystko, jeżeli chodzi o rozpalanie pieca od góry. Życzę, aby każdy, który posiada tego typu piec, umiał z niego korzystać w sposób taki, do jakiego on został przeznaczony, gdyż wtedy to dopiero daje wygodę i komfort użytkowania takiego pieca. Dziękuję za uwagę. W następnych odcinkach będę mówił więcej na temat palenia w centralnym ogrzewaniu.